Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj wtorek, drugi dzień lipca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja rozpoczęła się pozytywnie dla giełdowych byków, jednak większość indeksów nie zdołała zamknąć się na plusach na koniec sesji. W drugiej części wczorajszego dnia dominowała podaż. WIG20 stracił 30%, szeroki indeks WIG prawie 30% na minusie, podobnie zresztą jak MWIG40. Najlepiej spisał się SWIG80, który zyskał 0,1%. Wśród banków sesja mieszana, część wczoraj zyskiwała, część zakończyła jednak sesję pod kreską. Dobrze spisywali się deweloperzy, pojawia się nadzieja, że rządowy program, który ma wspierać kredytobiorców hipotecznych, może ruszyć w 2025 roku, ale oczywiście to jeszcze nie jest nic pewnego. Dobra wczoraj sesja Orange Polska, które zyskiwało ponad 2%, podobnie zresztą jak cyfrowy Polsat. Na Wall Street wczorajszy dzień przyniósł wzrosty, delikatne wzrosty, ale wzrosty. Dow Jones zyskał 0,1%, S&P prawie 0,3% na plusie. Najlepiej spisał się ponownie technologiczny indeks Nasdaq, zyskując 0,8%. Z kolei pod kreską około 0,8% Russell 2000, czyli indeks reprezentujący małe amerykańskie spółki, który w ostatnim czasie radzi sobie bardzo słabo. Na początku dzisiejszej sesji, w ciągu wczorajszego dnia, rośnie m.in. cena ropy czy miedzi. Tymczasem przechodząc do komentarza ze spółek polskich do nowego serwisu informacyjnego, rozpocznijmy od PKO BP, które podało, że ponad 80% decyzji kredytowych w banku jest podejmowane przy wsparciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego. Bank ma wykorzystywać więc sztuczną inteligencję do oceny ryzyka większości kredytów konsumenckich, dla kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla około 30% kredytów hipotecznych. PKO BP dąży do tego, aby przy wsparciu sztucznej inteligencji 90% procesów oceny ryzyka przebiegło automatycznie. Wczoraj informowaliśmy, że zarząd PKP Cargo złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Spółka straciła wczoraj około 7%. Władze jednak podkreślają, że chcą postawić spółkę na nogi i zapowiadają szukanie oszczędności. Celem jest uzdrowienie PKP Cargo i uratowanie wielu miejsc pracy, a nie likwidacja bądź upadłość, jak podkreślają władze PKP Cargo. Sytuacja płynnościowa jednak pozostaje bardzo trudna. PKP Cargo po pierwszym, z reguły najlepszym kwartale w ramach roku dla spółki miało prawie 118 milionów złotych straty netto. Zalegają z płatnościami do kontrahentów, ale pensje dla pracowników są wypłacane na czas, tak samo jak regulowanie zobowiązań z tytułu podatków oraz składek ZUS na chwilę obecną. Na początku sesji ponad 6% traci Benefit Systems, który wskazał, że liczba aktywnych kart sportowych spółki na koniec drugiego kwartału wyniosła 1 993 300 sztuk. Delikatnie mniej niż w pierwszym kwartale bieżącego roku, ale to jest pierwszy spadek od czasów pandemii, jak podkreślają nasi analitycy. W maju spółka informowała, że po zakończeniu okresu raportowania przekroczyła próg 2 milionów aktywnych kart sportowych, ale widać, że nie utrzymali tego tempa. Mimo wszystko podtrzymany zostaje cel wzrostu liczby kart w bieżącym roku o 230 tysięcy. Jeszcze raz, Benefit System na początku sesji traci około 5-6%. Atal w pierwszym półroczu podpisał 1289 umów deweloperskich przedwstępnych. Rok wcześniej było to 1136. Plany na bieżący rok zakładają kontraktację na poziomie podobnym jak w roku 2023. Zarząd obserwuje niesłabnącą aktywność ze strony klientów, a miesięczne wyniki kontraktacji są stabilne według władz spółki. W okresie bez obowiązywania programu wsparcia dla nabywców zainteresowanie ofertą spółki ma być cały czas dosyć duże. I na koniec jeszcze Asbis, który przypomnę jest dystrybutorem, deweloperem, dostawcą produktów i usług m.in. IT. Spółka informowała, że otworzyła dwa nowe salony iSpace z produktami Apple. Pierwszy z nich w stolicy Mołdawii Kiszyniowej, drugi w stolicy Armenii Erywaniu. Asbis sprzedaje obecnie produkty Apple w 11 krajach, w których jest oficjalnym dystrybutorem tej spółki. Łącznie grupa prowadzi 33 salony, gdzie można zaopatrzyć się w produkty amerykańskiego giganta technologicznego. Do Asbisu wykres techniczny autorstwa Pawła Śliwy zachęcam do zapoznania się.
Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę udanego dnia. Prosiłbym na koniec jeszcze o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I jeszcze raz udanego dnia. Do usłyszenia.